Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie karkówka, to znaczy stejki z karkówki smażone na patelni i duszone razem później ze wszystkimi warzywami. Na dodatek dodamy pianę, to znaczy się browar, to znaczy się piwo. A więc dobra, no zaczynamy. Karkówkę należy najpierw pokroić w plastry. Nie w plasterki, w plastry. Coś takiego. Raz. Dwa. Trzy. Cztery i pięć. Pięć kawałków takich 2,5 cm w porywach do 3. No i teraz tak. To delikatnie przyprawimy solą, pieprzem i czerwoną papryką. Z jednej, z drugiej strony. Świeżo roztarty czarny pieprz. To miałem na myśli, mówiąc, że przyprawimy pieprzem. I czerwona, słodka, wędzona papryka. I tak delikatnie, żeby nie przedobrzyć. Klepniemy i z drugiej strony jeszcze pieprz i papryka jest potrzebna. Tu będzie dla każdego coś dobrego. Wegetarianie będą mogli zjeść sos, a mięsożercy mięso. Tak to dzisiaj skomponujemy. No może nie do końca. Dobra, to mamy przyprawione. I teraz tak, mocno rozgrzewamy patelnię. Wlewam trochę oleju. Dzisiaj smażę na oleju, bo smalcu mi brakło, a zrobić szybko jakoś czasu nie ma. Gdy już tłuszcz jest dobrze rozgrzany, kładziemy nasze plastry karkówy. Nie spieszymy się. Po kilku chwilach mięso możemy odwrócić na drugą stronę. Boisz się tylko. Zrobiła się chrupiąca taka skórka. Ależ pięknie to mięso wygląda. I teraz możemy wziąć się za krojenie warzyw. Pokroję jedną paprykę. Zobaczcie, jeżeli paprykę kupujemy na kilogramy, spójrzcie tylko jaki ogon tu jest. Patrzcie, kolejny i kolejny. Za to wszystko płacimy grubą kasę. No, ale jeżeli papryki sprzedają na sztuki, to już wyjścia nie ma. A cwańsze sklepy właśnie tak robią. Wszystkie warzywa staramy się kroić w kostkę. Mniejszą, większą, jaka wyjdzie. Jak już się mięso zrumieniło od spodu, możemy zmniejszyć płomień lub przestawić na mniejszy palnik. O. I niech się teraz delikatnie już podsmaża.
Tak w zupełności wystarczy, jak pokroimy paprykę. Teraz pokroję 3 cebule. Również kroję w kostkę. Kostka nie musi być cienka czy drobna, coś takiego. Cebulę mam pokrojoną, więc mogę przełożyć do mięsa. Ona sobie tam gdzieś powpada, dobra, tu się wiecie, nie ma co za bardzo z tym ceregielić. Przykryję, niech się dusi przez chwilę. Ja skończę kroić warzywa. Teraz pokroimy 2 łodygi, no może 3 łodygi selera naciowego. Następnie, zobaczcie, mam tutaj kilka ząbków czosnku. Powiedzmy 4 sztuki. Również posiekamy, ale nie musi być drobno. Jedną papryczkę chili razem z pestkami. To wrzucimy razem z papryką i z selerem naciowym. I tutaj mam kilka brązowych pieczarek. Jak widzicie, niektóre malutkie, niektóre większe. Te większe przekroję na 4 części, a malutkie zostawiam w całości. To, co mamy mieć pokrojone, jest pokrojone, więc sprawdźmy, co tu się dzieje na patelni. Możemy to odwrócić. Zrobimy coś takiego. I możemy wrzucić warzywa, pieczarki, seler naciowy, papryka, papryczka chili, czosnku na razie nie wrzucamy. Musimy przyprawić czerwona słodka papryka, zioła prowansalskie, oczywiście musimy dodać trochę soli. Świeżo roztarty czarny pieprz. I zalewam piwem. Piwo dodajemy takie, jakie lubimy. Dodaję czosnek. Słuchajcie, i teraz tak, pierwsze pół godziny dusimy pod przykryciem, kolejne pół godziny pokrywkę zdejmujemy i powiem wam, co dalej. No i zobaczcie, praktycznie połowa płynu odparowała, więc teraz tak, wyjmujemy samo mięso. No, jest już mięciutkie. Gotowe. I teraz wlewam trochę śmietanki. I wszystko miksuję. I sos praktycznie jest gotowy.
Teraz jeszcze wkroję trochę zieleniny, natka, pietruszki i koperek. Taki porządny pęczek. Spójrzcie, jaki sos wyszedł. Wkładam z powrotem mięso. O tak, niech się utopi. Wszystko wlewamy. Wyłączam, przykrywam i za chwileczkę będę mógł spróbować. I teraz mięso z sosem. Najpierw położymy mięso. I teraz polejemy sosem. Mięso mięciutkie, soczyste, bo było obsmażone. Razem wszystko gotowało się mniej więcej półtorej godziny. Petarda. Sos jest po prostu rewelacyjny. O. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.